Krzysztof Ribisz, 54L, przeżywał ostatnio trudne chwile. Najpierw pożegnał się z ojcem, który zmarł 14 lutego 2019 roku, a tuż potem po sześć latach związku. Rozstał się z Patrycją. Teraz, gdy już nabrał dystansu do tych sytuacji, postanowił to skomentować. Prezenter był dwukrotnie żonaty z Anną zeidler z którą ma syna Maksymiliana. 19L. A następnie jego żoną była Anna Nowakibisz, 52L. Z którą ma syna Wincenta, 12L. Reklama potem dziennikarz wiązał się z innymi kobietami, ale te związki również kończyły się niepowodzeniem. Aż na jego drodze pojawiła się Patrycja i wydawało się, że Gwiazdor w końcu znalazł odpowiednią dla siebie kobietę. Niestety, niedawno media obiegła informacja. Że Krzysztof stracił ukochanego tatę, z którym był mocno związany i bardzo przeżył tę stratę. Gdyby tego było mało, pojawiła się następna wiadomość, że z tym przykrym wydarzeniem zbiegło się rozstanie celebryty z Patrycją. Krzysztof nieco już ochłonął po tych zmianach w swoim życiu i w rozmowie z naszym reporterem wyjawił, czy teraz szuka nowej miłości. My byliśmy z Patrycją długo sześć lat. Wydaje mi się że dobrze jest, kiedy po tak długim związku osoby, wychodzące z takiej relacji, zachowują czas dla siebie. Jest to moment na refleksję, na pobycie z samym sobą, na zastanowienie się nad sobą, nad życiem, nad relacjami. Nie jest także tajemnicą, że w tych trudnych momentach Krzysztofa bardzo wspiera była żona, Ania Nowak i przez jedno zdjęcie ze wspólnego obiadu z synem w mediach rozgorzała plotka, że Ibisz zbyłą. kochaną znów mają się ku sobie. Gwiazdor zaprzeczył, jakoby miał wrócić do Ani i jednocześnie. Zaznaczył, że ich kontakty są czysto przyjacielskie, również ze względu na dobro Vincenta. Zobacz całą rozmowę z Krzysztofem i Biszem tutaj.